Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, wciąż jeszcze kwietniowo, tak? Proszę zauważyć, jeszcze pozostało nam kilka dni tego miesiąca, miesiąca kwietnia, czwartego etapu roku pańskiego 2021. Kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata i chyba to jest wszystko sprawdzone, bo rzeczywiście ten miesiąc, który dobiega końca i miał trochę słońca, miał trochę ciepła, trochę śniegu padało, deszczu, wiało i tak dalej, więc ta pogoda taka, przeplataniec na pewno nam nie bardzo podobała się, no ale mamy nadzieję, że skończy się miesiąc kwiecień wkrótce i rozpoczniemy nowy miesiąc, miesiąc maj, ten cudowny miesiąc wiosny, cudowny miesiąc życia, miesiąc poświęcony Matce Najświętszej. Póki co jesteśmy w kwietniu, jesteśmy w ostatniej niedzielę tegoż miesiąca i oczywiście jesteśmy też, podkreślam to Państwu, przypominam, w okresie wielkanocnym. Jak powiedziałem, ten okres wielkanocny rozpoczęliśmy po zakończeniu oktawy wielkanocnej i będzie trwał do niedzieli zesłania Ducha Świętego. Jest to też czas spowiedzi wielkanocnej, jest to czas, kiedy wpatrujemy się w Chrystusa Zmartwychwstałego, jest to czas, kiedy, jak tutaj żeśmy zauważyli, są jeszcze właśnie te różne rzeczy, które informują o Wielkanocy, choćby krzyż, a na krzyżu czerwona stuła. Jest to właśnie też symbol, symbol wielkanocny, symbol tych najważniejszych i największych świąt, które przeżyliśmy już dosyć dawno, ale pamiętajmy o nich, nie zapominajmy, przesłanie Wielkanocy, przesłanie Chrystusa Zmartwychwstałego, to właśnie to przesłanie, które ma wymiar pokojowy. Pokój wam, Chrystus tak pozdrawia, Chrystus w ten sposób wita, pokój wam, nie taki pokój, jaki daje wam świat, ale taki pokój, jaki daję ja wam. Właśnie ten pokój jest nam bardzo potrzebny, pokój w naszych sercach, pokój w naszym życiu, w naszych rodzinach, pokój w naszej ojczyźnie i we współczesnym świecie. Bez pokoju nie wyobrażamy sobie życia, dlatego też, kochani, życzmy sobie wzajemnie, żeby Chrystus Zmartwychwstały tym pokojem nas obdarzał, żeby ten pokój w nas umacniał i żeby ten pokój nie był tylko jakąś taką wartością wirtualną, ale żeby to była ta właśnie wartość realna. Kochani, dzisiaj już mamy czwartą niedzielę wielkanocną. Jest to niedziela, która podobnie jak niedziela ubiegła, ma też swoje bardzo ważne przesłanie. Jest niedzielą uroczystą, jest to tak zwana niedziela dobrego pasterza, czyli niedziela powołaniowa. Właśnie niedziela powołaniowa. Troszeczkę historii, kiedy to właśnie rozpoczęło się, jak to się stało, że mamy taką niedzielę i że mamy właśnie taki tydzień, a jest to już 58 tydzień, czy 58 niedziela dobrego pasterza, a więc już zobaczmy, bardzo, bardzo wiele takich niedziel przeżywaliśmy. Jest to też niedziela, która ma wymiar nie ogólnopolski, nie ogólnodiecezjalny, ale wymiar ogólnoświatowy. To właśnie papież, jeszcze papież, oczywiście Paweł VI, a było to, kochani, 23 stycznia w roku 1964. Wtedy właśnie papież Paweł VI ustanowił niedzielę dobrego pasterza, czyli niedzielę modlitw o powołania do stanu duchownego, do stanu kapłańskiego, zakonnego, do stanu życia konsekrowanego. Dlaczego taka niedziela wtedy właśnie została powołana do życia? No po prostu dlatego, że był kryzys powołań, że było za mało tych powołań, że te powołania, jeżeli były, to były troszeczkę za słabe, dlatego też papież uznał i Kościół ówczesny uznał, że trzeba modlić się o powołania, powołania dobre, powołania święte. Więc to nic nowego, proszę Państwa, pod słońcem, że my dzisiaj modlimy się o powołania. To jest tak stare, można powiedzieć, jak stary jest Kościół. To Chrystus nas do tego wezwał. Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołarcie będzie wam utworzone. Więc mamy to prawo, mamy to pełne prawo od samego Chrystusa, żebyśmy prosili i żebyśmy prosząc otrzymywali. Z tym, że ta prośba musi płynąć z serca. Nie może być to prośba wyrachowana, nie może być to jakaś prośba taka sztuczna, czy tylko formalna. Ma być to prośba, jeszcze raz podkreślam, płynąca z serca. Więc Chrystus nas upoważnia do tego, żeby modlić się, ale też jeszcze w innym miejscu Chrystus mówi, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście zatem Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Tutaj też Chrystus wzywa nas do tego, żebyśmy modlili się o takie powołanie, żebyśmy modlili się o takich robotników na tym żniwie pańskim, żeby byli ludzie, ludzie oddani Kościołowi, oddani Chrystusowi, oddani ludziom, wam kochani oddani, w pełni oddani, żeby to byli ludzie pełni takiej
odpowiedzialności przed Bogiem, przed swoim sumieniem, przed światem, przed Kościołem i przed tymi, którym służą, żeby to byli ludzie czyści, żeby to byli ludzie odważni w wyznawaniu wiary, żeby tam nie było czegoś takiego, co jest taką postawą urzędnika, czy postawą jakiegoś najemnika, proszę Państwa, czy urzędnik, czy najemnik w tego rodzaju kontekście, to jest bardzo słowo niewłaściwe. To ma być powołanie, to ma być wezwanie, to ma być powołanie wymodlone, to ma być powołanie też w jakiś sposób dane poprzez przykład nas księży, nas kapłanów, nas osób duchownych. My nie zawsze taki dobry przykład dajemy, my często zniechęcamy, my często jesteśmy takimi, którzy odpychają od Kościoła swoim postępowaniem. Nie daj Boże takich kapłanów, nie daj Boże tego rodzaju przykładu. Zawsze, jeżeli ten ksiądz jest, jeżeli jest ten kapłan, jeżeli jest ta zakonnica, czy ten zakonnik, żeby on był takim otwartym, żeby był szczerym i żeby był do dyspozycji wiernych, żeby on nie czekał na ludzi, ale żeby on szedł do ludzi, tak jak Chrystus idzie do ludzi, on też ma iść do ludzi, my mamy iść do ludzi. Kochani, wy na nas nie możecie czekać. My mamy być dla was zawsze dyspozycyjnymi. Dlatego też właśnie dzisiaj modlimy się o takie właśnie powołania. Niech to będzie czas takiej modlitwy skutecznej i niech to właśnie będzie czas, który pozwoli nam na to, byśmy byli ludźmi, którzy czekamy na dobrych, odpowiedzialnych kapłanów. Kochani, gdy będziemy, bo gdy byliśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział, jestem dobrym pasterzem, dobry pasterz daje swoje życie za owce, najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce, ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca, życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić i będę słuchał mojego głosu i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie ojciec, bo ja życie swoje oddaję, aby je potem znowu odzyskać. Nikt mi go nie odbiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znowu odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca. Chrystus nam się przedstawia jako dobry pasterz. Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce, a one mnie znają. Kochani, módlmy się o to, by on właśnie jako dobry pasterz opiekował się nami ludźmi, Kościołem współczesnym, by przede wszystkim opiekował się tymi, którzy zostali powołani do służby Bożej, do służby w kapłaństwie, w zakonie, czy po prostu w stanie duchownym. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień modlitw o powołania do tegoż właśnie stanu, o którym Państwu mówiłem. Zostańcie z Bogiem.